Cześć, witajcie w Ugotowań TV. Lubię mieć w lodówce jakiś kawałek ciasta francuskiego, bo kiedy naprawdę nie mam czasu na przygotowanie obiadu, zawsze ratuje mnie ono z opresji. Zapraszam Was więc dzisiaj na przepysznego, soczystego kurczaka właśnie w cieście francuskim. Cały kawałek ciasta francuskiego położyłam sobie na blaszce z piekarnika, na tym papierze, w którym był on w opakowaniu. Odwinęłam, położyłam i teraz to ciasto przykrajam na dwie części. Odwracam sobie blaszkę i teraz na środku położę kawałek kurczaka. Mięso kładziemy surowe. Ja mam tutaj jedną całą pierś z kurczaka pojedynczą, przekrojoną na pół. Możecie też dać taką grubszą, całą, nieprzekrojoną pierś, ale wtedy będziecie musieli przypiekać ją troszeczkę dłużej. Kładziemy ją na środku, a boki teraz równo natniemy. Nacinam je z obu stron. I chodzi o to, żeby z góry i z dołu zostawić troszkę szerszy kawałek. Więc z góry zaczynam tutaj od tej strony. Możecie też użyć do tego noża do pizzy, pójdzie szybciej. Aha, i zapomniałam powiedzieć, nastawcie sobie też teraz już piekarnik na 220 stopni, niech się nagrzewa. No i z drugiej strony musimy wycyrklować dokładnie, albo przynajmniej starać się w tym samym miejscu. Z powrotem odwracam blaszkę i teraz pod spód kurczaka kładę ser. Oczywiście można było to zrobić wcześniej, ale ja położyłam go tutaj głównie po to, żeby zobaczyć, jak trzeba pociąć ciasto. Pod spód daję teraz żółty ser. Nie za dużo. Chcę, żeby po prostu bardzo fajnie mięsko połączyło się później z ciastem. Na to układam teraz przygotowane wcześniej pieczarki. Pieczarki z cebulką przygotowałam sobie wcześniej na patelni. Można oczywiście dać też surowe pieczarki, ale one puszczą wodę podczas pieczenia i wytworzy się w środku taka niefajna maś. Więc ja sobie wcześniej poddaję je takiej krótkiej obróbce termicznej. Całość posypuję jeszcze serem. Teraz pozostało nam to zawinąć. Chodzi o to, żeby dół i górę zawinąć na pierś z kurczaka. I dalej zawijamy tak, jakbyśmy sznurowali sznurówki. Naprzemiennie, raz z jednej, raz z drugiej strony. Te końcóweczki staramy się podwinąć pod ciasto, żeby podczas pieczenia nam po prostu nie podniosły się do góry. I dokładnie tak samo możemy postąpić z drugą częścią naszego ciasta, ale jeśli z jakichś powodów nie macie czasu zawijać tych sznuróweczek albo po prostu nie chce Wam się tego robić, to zróbcie to w zupełnie prostej wersji, tak jak pokazywałam koperty z ciasta francuskiego z mięsem mielonym. No i teraz też pokażę Wam, jak moglibyśmy coś takiego przygotować. Wtedy po prostu na jednej z części rozsypujemy ser i układamy na nim pierś z kurczaka. I analogicznie pieczarki, a później ponownie ser. Pięć minut przed końcem pieczenia tą część posypiemy jeszcze delikatnie żółtym serem, żeby zdążył się rozpuścić, ale na tej ze względów wizualnych nie będziemy posypywać już sera, bo nie byłoby widać naszego sznurowania. Wkładamy teraz do piekarnika na około 25 minut. I gotowe. Świetnie smakuje z domowymi sosami, na przykład czosnkowym albo słodko-kwaśnym i z ulubioną surówką. Życzę Wam smacznego.